Cześć, witam Was w kolejnym materiale na kanale, gdzie zaczyna się wojsko. Dzisiaj chciałbym przedstawić pierwsze, wstępne wnioski, jakie moim zdaniem można wyciągnąć z wojny na Ukrainie. Po pierwsze, podkreślę, że zajmuję się tutaj sprawami czysto wojskowymi, nie na przykład geostrategicznymi, dlatego wszystko, co przedstawię, odnosić się będzie do wniosków czysto wojskowych. W Polsce, dla naszego wojska, dla naszej armii. Zanim rozpocznę wymienianie wniosków z tego konfliktu dla Polski, muszę podkreślić, że będą się one odnosić do armii rosyjskiej takiej, jaką ją widzimy dzisiaj. Nie da się ukryć, że Ukraina jest dla Rosji sromotną porażką, i to bez względu na to, jak ten konflikt się ostatecznie zakończy. Z całą pewnością zostaną wyciągnięte z niej jakieś wnioski po stronie rosyjskiej, które doprowadzą do ewolucji Armii Rosyjskiej. Ale konflikt jeszcze się nie skończył. Trudno jest przewidywać, w jakim kierunku pójdzie ta ewolucja. Tak więc dzisiaj odnosimy się do tego, co jest dzisiaj. Chciałbym zacząć od dużego pozytywu dla nas, jakim jest demonstrowana w tej wojnie słabość rosyjskiego lotnictwa. Jest to obszar, w którym budujemy swoje zdolności. Dążymy do tego, by nasze lotnictwo było oparte o mieszankę F16 i F35, zaś nasza obrona powietrzna o system Wisła, czyli Patriot z IBCS oraz Narew z PGZ-u. Uzupełnieniem będą poprady i pewnie jeszcze przez jakiś czas zmodernizowane osy. Przy. Wsparciu na to możemy liczyć nie tylko na stawienie w powietrzu oporu Rosji, ale wręcz na uzyskanie przynajmniej nad własnym terenem całkowitej dominacji. Mamy szansę, by sytuacja w powietrzu wyglądała wyraźnie lepiej niż na Ukrainie, gdzie przecież ukraińskie lotnictwo wciąż ma warunki do działania. Natomiast jeżeli uzyskamy szerokie wsparcie NATO w tej domenie, Rosja naprawdę niewiele będzie mogła zrobić. Drugi aspekt to podejście do brygad pancernych i zmechanizowanych. Trzeba podkreślić, że rosyjska doktryna tworzenia mieszanych batalionowych ugrupowań jest słuszna i przynosi pozytywne efekty. Zmodernizowane czołgi Leopard 2 czy nowe M1A2 Abrams muszą dysponować wsparciem piechoty. Ugrupowania oparte głównie na czołgach mają problemy, co widać zresztą po dużych stratach 4 Gwardyjskiej Dywizji Pancernej w relatywnie dobrych czołgach T-80U. Z całą pewnością siły pancerno-zmechanizowane są i pod Pozostają jedynymi z podstawowych środków zwalczania przeciwnika w otwartym terenie. Choć inne, w tym nowe typy wojsk, mają szansę na zmiękczenie przeciwnika, zadanie mu strat. To wojska pancerno-zmechanizowane wyprowadzają cios, który ostatecznie rozbija ugrupowania przeciwnika. Należy jednak zwrócić uwagę, że w tym konflikcie Ukraińcy dysponują jednak nieco starszymi, nawet gorszymi wozami niż przeciwnik. Nie przeszkadza im to jednak odnosić sukcesów. Zakupy nowych czołgów, zwłaszcza tak kosztownych jak Abramsy, choć potrzebne, chyba powinny mieć jednak nieco niższy priorytet. Nie mówię, że jest to z gruntu złe, tylko że są ważniejsze rzeczy, które trzeba zrobić. Najpierw. Obok brygad ciężkich występują w tej wojnie wojska lżejsze. Ukraińskie wojska powietrzno-desantowe przyjęły model piechoty zmotoryzowanej na transporterach BTR, ale wspartych pewną liczbą czołgów. Podobny model przyjęło rosyjskie WDW i piechota morska, zaś rosyjskie jednostki zmotoryzowane korzystają ze wsparcia czołgów w wymiarze tak samo dużym, jak wojska zmechanizowane używające BWP. Można wyciągnąć z tego wniosek taki, że obok rozwijania innych zdolności w brygadach zmotoryzowanych na kołowych transporterach Rosomak, jak zwiększenie liczby PPK czy rozbudowa możliwości zwalczania przeciwnika ogniem pośrednim, wyposażenie ich we wsparcie starszych czołgów, czyli modernizowanych T72 i PT91, takie Mieszanie trafia u nas na duży opór, ale jeszcze raz podkreślę, że w tej wojnie obie strony konfliktu uprawiają takie mieszanie. Można się również zastanowić, czy wzorem Ukrainy nie byłoby zasadne wyposażenie wojsk powietrzno-desantowych i tu mam na myśli przede wszystkim 6. brygadę, w kołowe transportery opancerzone. Rozwój artylerii, kierowanie ogniem artylerii w obronie, zakup dronów obserwacyjno-rozpoznawczych dla artylerii, to są słuszne kierunki. Tym bardziej, że chodzi o drony sprawdzone w wojnie na Ukrainie i od tego samego producenta to system kierowania polską artylerią. Poprzeć należy modernizację topaza na goździkach i danach, tylko dobrze by było, gdyby objęła ona również wymianę wozów dowodzenia opartych na przykład na ADK-11 i innych starych platformach, na zupełnie nowe. Radary artyleryjskie i artyleria kalibru 155 mm dają możliwości ognia przeciwbateryjnego. Jest miejsce dla zakupów kolejnych krabów oraz dla rozwoju kołowej zautomatyzowanej armatochałbicy 155 mm na podwoziu ciężarówki 10 na 10. Kierunki są słuszne, można powiedzieć tylko jedno więcej. Jeśli chodzi o artylerię rakietową 122 mm, to tu jestem zdecydowanie przeciw mnożeniu ponad systemów tego typu w takiej konfiguracji, jak jest to planowane. Langusta potrzebuje nowej, większej rakiety. Rakiety 122 mm są zwyczajnie nieperspektywiczne. Zasięg można zwiększyć, ale kosztem wielkości głowicy bojowej. Dodanie systemu naprowadzania zmniejsza ilość miejsca na paliwo i głowicę bojową. Do tego dochodzi kwestia efektywności kosztowej. Moduł naprowadzania Kosztuje tyle samo, niezależnie czy jest w rakiecie 122 mm czy na przykład 180 mm, a stanie się pewną koniecznością ze względu na dużą niecelność artylerii rakietowej 122 mm. Jest to broń, której działanie jest określane jako powierzchniowe, nadaje się do atakowania. Ugrupowań przeciwnika, ale nie pojedynczych celów. Zwiększenie kalibru pozwoli na dodanie modułu naprowadzania przy jednoczesnym zwiększeniu parametrów bojowych, a nie zmniejszeniu. Nowa wyrzutnia Langusta 2 dlatego powinna być systemem przeznaczonym do użycia i zmagazynowanych rakiet 122 mm i nowej rakiety większego kalibru. Oczywiście preferowanie produkowanej, być może opracowanej w Polsce. Jak? No, można podejrzeć, jak to rozwiązano w słowackim. Systemie modular. Obok langust z nowym pociskiem jest miejsce dla nowych systemów o większym zasięgu. Pokazuje to szerokie użycie na Ukrainie systemów takich jak Toczka i czy Kalibr. Potrzeba więcej systemu HIMARS z rakietą Ataksma. Ale także potencjalnie systemów o jeszcze większym zasięgu, jak Precision Strike Missile czy lądowy Tomahawk. Należy skończyć z przestrzeganiem ograniczeń w broni rakietowej, które te ograniczenia Rosjanie łamią od lat. Pozytywnie należy odebrać zakupy dronów różnych kategorii. Tu tylko przypomnę: planowany jest zakup zdolnych do przenoszenia uzbrojenia dronów RQ-9 Reaper, następca popularnych Predatorów. Konstrukcja dojrzała i wszechstronnie przetestowana. Zakupiono obecnie oczekujemy na dostawy zdolnych do przenoszenia uzbrojenia dronów Bayraktar TB2, konstrukcji sprawdzonej m.in. w wojnie na Ukrainie, dla której dobrym miejscem może być np. lotnictwo wojsk lądowych. Na użytek artylerii zakupione zostaną polskie drony FlyEye, ale w nowej wersji konstrukcja używana m.in. na Ukrainie. Dodatkową synergię zapewni modernizacja systemu kierowania ogniem artylerii topas. Bardzo potrzebny zakup. Ukraina pokazuje nam, jak bardzo celny i szybki ogień artylerii potrafi siać zniszczenie w ugrupowaniach pancerno-zmechanizowanych przeciwnika. Jednym z propagandowych przekazów wojny na Ukrainie jest sukces uzbrojonych bajraktarów, ale to prawdopodobnie artyleria współpracująca z dronami, w tym bajraktarami, zadała więcej strat. Pamiętać należy, że ilość uzbrojenia przenoszonego przez drona jest mocno ograniczona. Wreszcie mamy program Orlik, który nie jest nowy, jednak można mieć nadzieję, że PGZ wreszcie będzie zmieniony. Do dawno oczekiwanych dostaw tych dronów, których podstawowym zadaniem będzie rozpoznanie ogólnowojskowe. Jeśli chodzi o wojska, tak zwane terytorialne, to ich krytyka nie oznacza podważenia sensu ich istnienia są potrzebne. Ukraińska polityka informacyjna jest taka, że regularne wojska ukraińskie są prawie niewidoczne w ich przekazie medialnym. Jednak to właśnie regularne wojska operacyjne obecnie nie dopuszczają przeciwnika do Kijowa. Lekka piechota terytorialna działa zwykle w oparciu o przeszkody terenowe, a w praktyce wojny na Ukrainie w oparciu o teren zurbanizowany, czyli miasta. Jednak na drodze do Kijowa jest dużo więcej potencjalnych przeszkód do wykorzystania przez takie wojska, które mogą się stać punktami oporu, niż na drodze do Warszawy. Jedyne większe miasto na wschód od Warszawy to Białystok, który jest mniejszy od Hersonia. Z tego też powodu pod żadnym pozorem WOD nie może być stawiany przed wojskami operacyjnymi. Wiele razy powtarzałem też, że pomysł na WOD walczący samodzielnymi kompaniami jest szkodliwy. Myślę, że część batalionów WOD powinna być właśnie całymi batalionami piechoty. Z odpowiednią bronią i innymi elementami wsparcia właściwymi dla szczebla batalionu. Uzbrojenie takie jak moździerze, np. M98, luzowane z regularnych brygad przez raki, przeciwpancerne pociski kierowane, w tym ciężkie, których etatowo bataliony WOT nie mają, czy ciężka broń maszynowa, powinny trafić na ich wyposażenie. Do tego pojazdy zapewniające chociaż podstawową ochronę i mogące być nośnikami uzbrojenia. Niech znowu Ukraina, masowo korzystająca z najróżniejszych, lekko opancerzonych wozów, będzie przykładem. Tak postuluje, by z wybranych najlepszych batalionów wotu utworzyć pełnoprawne, regularne bataliony piechoty. Z tematem lekkiej piechoty wod łączy się temat lekkiej broni przeciwpancernej, która w tym konflikcie jest bardzo mocno akcentowana. Należy jednak pamiętać, że tak duże poleganie na PPK w tym konflikcie jest efektem dużego wsparcia ogólnie pojmowanego Zachodu, który wysłał na Ukrainę szeroki wachlarz lekkich środków przeciwpancernych. W innej sytuacji politycznej, bez tak wielkiego wsparcia, sukcesy lekkich formacji nie byłyby tak wielkie. Pamiętajmy, że NATO w latach 80. zakładało, że w wypadku radzieckiej inwazji przeciwpancernej, i pancerne uzbrojenie rakietowe skończy się zaledwie po kilku dniach. Należy jednak podkreślić, że zakupy broni pod postacią przeciwpancernych pocisków kierowanych, ciężkich granatników przeciwpancernych oraz lżejszych granatników przeciwzmechanizowanych są konieczne, jednak należy oczekiwać, że niejako z założenia zawsze będzie go za mało. Należy też zauważyć, że stare granatniki RPG-7W są wciąż w stanie wypełniać rolę tej ostatniej broni, czyli broni rażącej większość pojazdów lżejszych od czołgów, tym bardziej, że Rosja używa głównie pojazdów lekkich o masie do kilkunastu ton których pancerz może pokonać nawet stary granat PG-7W. Wnioskując z tego pierwszeństwo powinny mieć zakupy ciężkiej broni, mogącej skutecznie razić rosyjskie czołgi podstawowe, jak PPK Javelin czy naprowadzanych granatników Enlau. Lekkie granatniki powinny mieć niższy priorytet. No, nieco nawiasem zwrócę uwagę, że na tej liście nie ma fregat. Za to uzbrojenie, którego Ukraińcy nie mają, chociaż... Planowali opracowanie takiego uzbrojenia w kraju, a bardzo im by się przydało, są nadbrzeżne systemy rakietowe, które my mamy. Tylko może przydałoby się ich nieco więcej, i może skoro masowo kupujemy drony, to powinny one trafić również do marynarki wojennej, zapewniając wykrywanie celów dla baterii nadbrzeżnych. Jest jeszcze jeden aspekt, który od dawna nie daje mi spokoju. Może nie jest w znacznym stopniu związany z Ukrainą, ale chciałbym go poruszyć. To czy istnieje odpowiednie zaplecze do koordynowania obrony Warszawy? Miasto to jest pełne najróżniejszych obiektów ochranianych przez najróżniejsze formacje podległe MON, MSW czy innym ciałom. Jak wygląda sprawa łączności między nimi, koordynacji działań czy podległości w sytuacjach kryzysowych? Nawet jeśli nie dojdzie do walki w Warszawie, a przeciwnik zostanie zatrzymany na podejściu do miasta, jak w Kijowie, w mieście mogą próbować działać niewiele. Grupy sabotażowe lub rozpoznawcze przeciwnika. Szybkość reakcji będzie kluczowa dla skutecznego przeciwdziałania. Im. Chciałbym też poruszyć kwestię rosyjskich batalionowych grup bojowych, czyli w sumie czegoś, co koncepcyjnie wcale nie jest nowe, bo to po prostu operacje połączone zakładające współdziałanie piechoty, czołgów i artylerii. Charakterystyczne dla nich jest to, że współdziałają na tak niskim poziomie, czyli poziomie wzmocnionego batalionu. Pojawia się krytyka słabości logistyki grupy, którą chyba nie do końca wszyscy zrozumieli. Problemem nie jest logistyka batalionowych grup, ale w zasadzie brak nadbudowy operacyjnej, w tym logistycznej, zapewniającej wyższe szczeble od batalionu. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Być może w zbytniej koncentracji w Rosji na batalionowych grupach bojowych, które okazały się świetnym rozwiązaniem w wielu operacjach. Jednak co dobrze działa, gdy na tasze działań mamy kilka, czy no maksimum kilkanaście batalionowych. Grup bojowych niekoniecznie musi się sprawdzać, gdy jest ich kilkadziesiąt albo sto kilkadziesiąt. Inna przesłanka to zbyt optymistyczny plan operacji na Ukrainie, gdzie zakładano osiągnięcie celów w kilka dni. Jeśli na przykład batalionowa grupa bojowa miała osiągnąć swój cel w trzy dni, można było zakładać, że nie należy się zbytnio przejmować zapewnieniem jej odpowiedniego wsparcia. Oczywiście wiemy, że rosyjska operacja nie przebiegła jak zakładano, a brak odpowiedniego zaplecza i odpowiedniej elastyczności dowódców na niższych szczeblach, często wręcz ślepo dążących do wyznaczonych celów, krwawo się na rosyjskim wojsku zemścił. I choć batalionowa grupa bojowa nie jest odpowiedzią na każdą sytuację, to nie wolno jednak zapominać o jej skuteczności. Pamiętać należy, że w podobnym okresie Amerykanie etatowo przeszli na bataliony mieszane. Być może to jest dobry wzór do naśladowania, ponieważ konflikt ten również pokazał, jak łatwo nieosłonięte przez piechotę czołgi mogą stać się ofiarą przeciwnika. A posiadanie lepszych czołgów nie zastąpi wsparcia piechoty, czy innych błędów. Innym powiązanym błędem był brak sił do zajmowania terenu. Mogłyby być to choćby siły rozgwardii, albo wojsk zmotoryzowanych Powiedzmy gorszej jakości. W miarę postępów w natarciu grup bojowych, ich obecność kolosalnie utrudniałaby ataki na rosyjską logistykę, którą puszczono w zupełnie niezabezpieczone obszary. Za brak zaplecza dla działania batalionowych grup bojowych nie można krytykować samej koncepcji batalionowych grup bojowych, i nie można też krytykować logistyki za to, że jest słaba, dlatego że jest atakowana. Logistyka nie jest od walki z wojskami terytorialnymi. Jeśli mogę jeszcze coś dodać, to chyba to, o czym mówię od dawna. Rosja zmobilizowała duże siły, ale nie jest ich w stanie utrzymać w walce przez dłuższy czas. Inwazja na Ukrainę tak naprawdę stanęła po około dwóch tygodniach. Tak więc nasze siły powinny się cechować bardzo wysokim wskaźnikiem gotowości. By pełnią sił postawić się Rosji. Za to utrzymywanie szkieletowych oddziałów czy pododdziałów, które miałyby wchodzić do walki z dużym opóźnieniem, nie ma dużego sensu. Pomysły typu przestawianie gospodarki narodowej na wojenną nie są odpowiedzią na problemy dzisiejszych czasów. Wojsko albo jest gotowe do walki, a jeśli nie jest, to po prostu nie ma sensu. Tyle ode mnie w tym momencie. Na pewno w temacie można powiedzieć o wiele więcej. Mnie osobiście najbardziej ciekawi, jakie wnioski wyciągną Rosjanie i na jakie zmiany w ich siłach zbrojnych te wnioski się przeniosą. Na razie trzymajcie się.